Ziomeczku, czy wszystko w porządku? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Paint the Town Red. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w bikini dolnym. I szczerze, jeszcze tu nie wchodziłem, nie? I szczerze mnie to ciekawi, czy tutaj w środku rzeczywiście będzie SpongeBob i Skalmar. Ej, oni mają idealne miny. Co tu się dzieje? Ale, ziomeczku, jesteś podróbką. SpongeBob troszkę inaczej wygląda. Troszkę inaczej wygląda. No. Wszyscy się rzucili teraz na mnie. Czy to jest Patryk? A, co? To jest Patryk! Jeszcze mamy patelnię tutaj. O nie no, Patryk z patelnią nas goni. Ej, on jest przerażający. Jak nas goni, to przerażająco wygląda. Jak postać z koszmarów dosłownie. Którą możemy kopnąć w twarz i się jej pozbyć. Drogi YouTube, tu nie ma żadnej przemocy. Kompletnie. Zero. Ej, tutaj mamy jakiś safe. Co tu jest? Mamy jakiś safe od planktona. Nie wiem, czy my nie jesteśmy przypadkiem jakimś planktonem, bo tak to też trochę wyglądało, bo się zrespiliśmy przed jego restauracją piękną. W sumie nie dziwne, że tu nikt nie przychodził, skoro on ma wiadro zamiast restauracji. Ej, w ogóle jakie te postacie są wytrzymałe? Na przykład taki Patryk w ogóle nie chce w żaden sposób paść. O, właśnie chyba padł. A teraz przyszło do mnie takie pytanie, gdzie jest Skalmar, bo nigdzie go tutaj nie ma. Czy on się znudził życiem i poszedł do domu, czy o co chodzi? Okej, znalazłem, widzę, że on jest znudzony życiem i bije klientów, żeby szli do domu. Także, kto chce kraboburgera? Nikt? O. Zobaczcie, jesteśmy wreszcie piratem. Tutaj już chcą zrzucić Grzesia. Grzesiu, słuchaj, chcesz zrobić Titanica ze mną, tak? No. Ojejku. Ale wyobraźcie sobie kogoś tak po prostu strollować, że ten chce zrzucić tego jako kapitan, czy tam jako jakiś wysoko postawiony pirat i wy robicie... Tak. Czekajcie, bo... Tak. No i proszę bardzo, mamy kolejnych chętnych też do zrzutu deską, proszę bardzo. Śmiało na dół, bez problemu. Wy też chcecie? Jasne. Nie ma problemu. Czekajcie, bo nie pykło. Proszę wstać. Nie ma problemu. Ogólnie podoba mi się fakt, że sobie stoją ci kapitani, stoją na górze, jakby to była normalka, a ludzie tutaj się mordują wszyscy. Co tu się dzieje? A oni niewzruszeni sobie stoją. Ciekawe, czy krzesła takich piratów są mocne? Dobra. Są mocne. Ale wpadłem na super pomysł. Zwołujemy wszystkich ludzi ze sobą. Zwołujemy ich normalnie. Jak normalny człowiek do siebie zapraszam tutaj. Proszę bardzo. I wyrzucamy wszystkich. No. Wszystkich. Ze statku. Nawet kapitan. Wypad chyba. Nie, to jest kapitan. Zobaczcie, nawet nie ma nogi. Co my teraz zrobimy? Okej, dobra, on jest jednak mocniejszy niż myślałem. W ogóle, po co do takiego statku takie wiosło? Drogi kapitanie, czapki z głów. I czemu oni biją kapitana swojego? Co jest? Jak ja mogę wyrzucić tego kapitana? Jakbym go wziął ze sobą tutaj. Dobra, chodź. Dalej. Dobrze, wal go krzesłem w plecy. Ej, on się cyka, ten kapitan. Halo, jesteś kapitanem. Nie bój się deski. Ten go bije po plecach krzesłem. Dobrze, normalka. Co tu się dzieje? Ktoś dowalił jakąś stację. I to laguje czasem. Z jakiego powodu chcecie mnie bić? Tak to już jest z tymi menelami w metrze, że was biją bez powodu. A czemu ja sobie przechodzę i wszyscy chcą mnie zaatakować? I się biją między sobą. Halo, przepraszam,
tu nie wolno spać. Zobudził się nagle. Podoba mi się ta scena, że tutaj się wszyscy biją, krew, znaczy ketchup, a tutaj siedzi typiara i pali sobie fajki. Po prostu. Normalka w życiu. Co to jest? Mamy jakąś katanę. Okej. I co tu się dzieje? Jakieś zombiaki tu są. Ale na końcu siedzi jakiś boss i masa ludzi śpiących sobie. Możemy im pomóc też przy okazji. Jezu, on wstał z krzesła! Znaczy z tronu, można powiedzieć. Mamy na szczęście moc, więc możemy się go raczej pozbyć tą mocą bez problemu. Albo ludzi wokół bez problemu, bo on nie pada. To są wszyscy, którzy stawili mu opór jakikolwiek. No i nie żyją, także może ja wrócę do domu. Dostał 4 piorunami i nic mu nie jest, nie? Ale bierzmy tą zardzewiałą katanę i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie go pokonać. O. Jakby to powiedzieć, ci wszyscy wojownicy tutaj niezbyt się postarali z tego, co widzę. No i mamy tron dla siebie. Mamy tutaj jakąś granicę. Mamy też ludzi, którzy chcą nas wspomóc przy przejściu przez granicę. A co jakbym tak... Halo? Ja nie jestem zły. Proszę mnie prze... O, przepuścić. Okej. Miłej zabawy? Miłej zabawy, ja uciekam? Przeczuwam, że to się nie skończy zbyt dobrze dla moich, bo ci mają masę tarcz. No ich jest mega dużo, także może być serio problem. Tu jest jakiś szef w ogóle. Czy macie tu jakiś pistolet, bo by się przydało? Jakby to powiedzieć, został jeden z moich, a reszta to policja. Tylko to jest jakiś kozak, bo go nie mogą pokonać w żaden sposób. Proszę się ode mnie odczepić. Jakim cudem ty żyjesz? Ale dobrze, mogę tak unikać, nie ma problemu. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje, on żyje cały czas. Aż muszę zobaczyć, kim on jest. Proszę mi zrobić przejście. Dziękuję. Chociaż teraz wszyscy mnie będą atakować, to jest jakiś dziadek z wąsem, którego nikt nie może pokonać. O, właśnie go pokonali i zostaliśmy już sami. Zobaczcie, tylko na szczęście... Nie wiem, czemu władam jakąś mocą przy przejściu przez granicę. Został ostatni. Proszę pana, nie wolno przechodzić przez granicę. Jeszcze wziął tarczę specjalnie, żeby się przebić. Nie wolno przechodzić przez granicę. No. Ej, wyobraźcie, że sobie idziecie pustynią, konajecie z głodu i spragnienia. Widzicie dom, widzicie bar. Widzicie bar, macie ze sobą pieniądze. Chcecie się napić i widzicie wycieraczkę do butów. Nie jesteś tutaj mile widziany. Cudownie. A z drugiej strony jest mafia, jakiś przystanek z dziwolągami, jakiś pan z białym busem, który chce was porwać. Macie takie wybory, nie? No i pana Menela, który jest smutny, ale wypił troszkę dużek, patrzę. Okej, wszedłem do środka, widzę bronię, ale ich się nie... O... Jednak się da brać bronię. Mamy nawet szefa tutaj. Dzień dobry, panie szefie. Czy mogę zajrzeć do sejfu? Bo akurat się skończyły pieniądze. A muszę się czegoś na... Co? Ile ty tego masz? Poczekaj chwilę. Teraz to moje. I nawet nikt tego nie... Nikt nie usłyszał? Dobrze, to wracam do swojego biura. O nie, on żyje! Nikt nie usłyszał? Dobrze. Jezu, przecież za taką jedną sztabkę złota można dom kupić, a my mamy tego 1000. Ale podoba mi się, że nikt nie dbał o szefa w ogóle. On ma tutaj jakiegoś laptopa w pośrodku niczego. Mamy nawet panią, która pistolet chowa, który można sobie wziąć przy niej. No i proszę bardzo, żyć, nie umierać. No, czemu oni są tacy wytrzymali? Ziomeczku, czy wszystko w porządku? Okej,
nie pytam. Co tu się dzieje? Wszyscy są w jakimś dziwnym transie. Ten tutaj tańczy w ścianie. Ten zjada mikrofon i myśli, że to ciężarki. No wszyscy tu są najarani. A ten to w ogóle. Jakim cudem ty się utrzymujesz? Ale w sumie, słuchajcie, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa.